Proszę Państwa, jak kłamie Konfederacja, to zaraz Państwu powiem. A teraz chciałbym Państwu, jak już jestem przy Konfederacji, pewien plakat przybliżyć i nauczyć się czytać, bo proszę Państwa, przykład idealny z kampanii wyborczej SLD we Włocławku. SLD wygrało wybory, już nie pamiętam, w 2006 roku. Obiecało, że ureguluje problem strefy płatnego parkowania we Włocławku. My w Włocławku nie chcemy tej strefy. Proszę Państwa, można to bardzo prostą metodą i my to wprowadzimy jako ruch dobrobytu i pokoju. Ja to teraz wypowiadam, żeby może nawet ukradli, żeby nam się lepiej żyło. Wprowadzimy pierwsze, to kwestia dyskusyjna, 10, 15 minut, 30 minut parkowania za darmo w strefie. Trzeba będzie taki zegar wykupić, Państwo wiecie, tak z tekturki. No jest na każdej stacji benzynowej, w każdym sklepie na zachodzie dostępne, żeby lokalna społeczność nie musiała płacić, marnować czasu na szukanie parkomatu, monety i tak dalej, żeby prostą sprawę załatwić, czy w urzędzie, czy w jakimś sklepie. To te pierwsze 15 minut, 20, 30 parkowania jest ok, wiadomo, że w niektórych miejscach po prostu byłby zbyt duży tłok, a później, powyżej tego dopiero opłatę za parkowanie. I to jest system sprawdzony w wielu krajach i nie ma zakorkowanych śródmieści. Ale tu u nas chodzi o to, żeby kroić. Więc SLD obiecało, że uregulują problem strefy płatnego parkowania. I wielu wyborców myślało, że po prostu zlikwidują tych kasjerów, co pobierali od nas monety. Proszę Państwa, uregulowali. Parkomaty wprowadzili. Parkomaty i kontrolerów. Uregulowali? Uregulowali. I też bym prosił, żeby bacznie przysłuchiwać się, bacznie czytać argumenty Konfederacji. Bo zrobią w tej samej technice. Tutaj na przykładzie ich plakatu. Konfederacja. Stop masowej, niekontrolowanej migracji z krajów muzułmańskich, jak się domyślamy. Niby nic, tak? Niby fajnie. Ale ja pytam tak. Stop masowej, czyli nie masowa, ok, tak? Niekontrolowanej, czyli kontrolowana, ok, tak? Zrozumcie Państwo to, to jest bardzo ważne. Potem powiedzą, ale nie, nie, my tylko mówiliśmy o masowej, mówiliśmy niekontrolowanej. To samo jak było w kampanii PiS-u, gdzie PiS wygrywał wybory w 2015 roku na fali tego, że mieli tu do nas przyjechać imigranci w dużych rozmiarach. Oni powiedzieli, żadnych imigrantów, co po niektóry dodał z krajów islamskich, tak? A potem przyprowadzili tu kilka milionów Ukraińców. Oprócz tego jeszcze z krajów islamskich ileś. Ale potem tłumaczyli, to tak jak mówili, że dadzą 500+ na każde dziecko, a potem, nie, nie, od drugiego dziecka. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Te szczegóły są bardzo ważne. Polityk nie bez powodu niedopowiedzenia zostawia, żeby móc potem z tego wybrnąć. A dla mnie to w ogóle jest problem Balcerowicza, który wspiera Konfederację. Mamy przerąbane.